PZU pracują wyjątkowo pomocni agenci ubezpieczeniowi, ale niewiele osób o tym wie. Naszym zadaniem było pokazać, że agent PZU to profesjonalista, który zawsze służy klientom nieocenioną pomocą. Kampania online musiała być spójna ze spotem, który w całości rozgrywa się w kosmosie. Musieliśmy zrobić silne wrażenie na bardzo sceptycznym odbiorcy, dlatego w naszej kampanii agenci PZU są pomocni do tego stopnia, że potrafią czytać w myślach. Zakupiliśmy licencję francuskiej aplikacji Akinator. Akinator oparty jest o innowacyjną sieć neuronową z elementami sztucznej inteligencji. Dzięki kilku modyfikacjom francuskiego rozwiązania stworzyliśmy stronę, na której agent PZU Zbyszek dosłownie czytał w myślach odwiedzających. Bez problemu odgadywał osoby tak słynne jak Brad Pitt, Lech Wałęsa, Geralt z Rivii czy Sasha Grey, ale równie dobrze radził sobie z postaciami mniej rozpoznawalnymi, jak Eddard Ned Stark czy Paul Atreida z uniwersum Dune'y. Zresztą jedyny sposób, by doświadczyć tego samemu, to www.mocnopomocni.pl. Do czytającego w myślach agenta Zbyszka kierowały zwykłe banery oraz banery reach mediowe, które pozwalały internautom bawić się w odgadywanie postaci, pozostając na odwiedzanym w danej chwili portalu. Stworzyliśmy też specjalne narzędzie tylko dla agentów PZU. Prawdziwi agenci dodawali swoją twarz w miejsce twarzy agenta Zbyszka i udostępniali spersonalizowaną wersję aplikacji własnym klientom. W końcowym etapie kampanii powstało też 20 humorystycznych filmowych odpowiedzi agenta, skierowanych do zwykłych internautów, jak i znanych postaci, które polecały kampanię w sieci. Między innymi aktorki Krystyny Jandy, mistrza KSW Michała Materli oraz dziennikarza Gazety Wyborczej Macieja Samcika. Czy kampania zadziałała wirusowo? Czy akcja wygenerowała buzz? Stronę poleciło w sieci ponad 120 tysięcy osób, w tym wspomniani już Krystyna Janda, Michał Materla czy Maciej Samcik. Odnotowaliśmy 12 tysięcy wzmianek o akcji w artykułach i wątkach na forach i blogach. Na Twitterze pojawiło się 5700 tweetów z hashtagiem Mocno Pomocni. Od czerwca 2013 stronę odwiedziło 1 900 000 unikalnych użytkowników, czyli co dziewiąty polski internauta. Przełożyło się to na 3 800 000 wizyt, z czego tylko 9% związanych było z wsparciem mediowym, a 91% to ruch absolutnie spontaniczny. Od czerwca 2013 internauci rozegrali na stronie, uwaga, 26 300 000 gier. Co ważne, ponad 1 000 000 unikalnych użytkowników odwiedziło stronę już po zakończeniu działań mediowych. Tylko w styczniu i lutym 2014, czyli ponad pół roku po zakończeniu kampanii, stronę odwiedziło 230 tysięcy unikalnych użytkowników. Bez złotówki wydanej na reklamę. Czysty ruch wirusowy. Co do kliknięcia.